Emilku, zaraz powiedz, co tutaj się szykuje. No będzie dobrze, będzie dobrze. Działamy, ogarniamy. I co, jeszcze chwilę czekamy i odpalamy to wszystko, nie? Odpalamy fajerwery. Dokładnie. Dobrze to wygląda. Daniel, co powiesz ciekawego? Co może być ciekawego? Jest go w ogóle w pierwszym składzie. A jak zwykle, no i na lewo, ja proszę. Ile bramek strzeliłeś w koronie? No? Wszystkie. Co tam panowie? Czy nie, no mówisz, generalnie... Powolutku, kapitan ruchu Chorzów, dzisiaj gra. Wspominamy sobie. Wspomina, no. Teraz to bandy świrów pasuje z tą muskulaturą, nie? Teraz bandy świrów... Jestem bardziej bandą świrów teraz niż wtedy. Jowka, jest Jon. Dojechałeś? Siemka. Wszystko dobrze? Dobrze, wszystko. Fajnie, fajnie. Tak. Grzegorz, co tam słychać u ciebie? Wszystko dobrze. No, cieszę się, że tu mogę dzisiaj być z wami i poświętować tą dekadę, tak? Bandy świrów. Pozdrawiam się. Panowie, doświadczenie. Już byliście doświadczeni w czasach banda świrów, no a teraz to już trenerskie doświadczenie, no ale dzisiaj okazja pokopać piłkę. Mogę się równać z Zukowicie, no nie ma takiej możliwości. Nie. Wszyscy równy. Natomiast wiadomo, są większe świry od nas dwóch. Ktoś tak musiał te jest, nastroje ktoś to ciągnął. No i dobrze, o to chodzi. Oni są gdzieś wśród nas. O to chodzi. My byliśmy ta spokojniejsza część ekipy. Dla równowagi. Tak jest. Równowaga musiała być. Tak jest. Malar, kiedyś byłeś małolatem za czasów bandy świrów, a teraz co? Kapitan, siwy. Doświadczenie, siwy. Ale wtedy też. To jestem dalej małolatem. Nie, no bardzo, bardzo fajna inicjatywa, bardzo fajnie było przyjechać, spotkać się z tymi wszystkimi ludźmi, z którymi się dzieliło kiedyś szatnie i te niezapomniane chwile, bo to mówię, takiej drużyny podejrzewam już nie spotkam na swojej drodze pierwszy raz w życiu i to jest coś niepowtarzalnego. To zgadzasz. Panowie, wy dzisiaj... Młoda krew, to musicie, jedni z najmłodszych, to musicie pociągnąć w tym meczu tam. Końcóweczki. Wieczysta Kraków zobowiązuje. Szans młoda, wiesz. Będzie obserwował, no. Później będzie rozliczał, ale do końca na presie będziemy. Jamro na ataku? Zobaczymy. Ale to jaki skład jest? W jakim skład jest wybrany, niestety to jest jak zwykle. Okej. Postawię drugi. Okej. Wtedy się... Skoro co powiesz? Ale o składzie czy o wszystkim, co się tu dzieje? Można powiedzieć, że stara gwardia wróciła, więc myślę, że wszyscy się chyba nas będą z powrotem bać. Okay. A więc zaczynamy zaraz. Każdy jest w formie. Widzę, że tutaj naprawdę, pomimo tego, że lata mijają bardzo szybko, to kaka jest chudszy niż był. A powiedz mi, jako dyrektor sportowy, ty będziesz tutaj analizował pod kątem wzmocnień w pierwszym składzie korony? Powiedziałem chłopakom, że kto się dzisiaj dobrze zaprezentuje, to ma jeszcze szansę podpisać kontrakt. Małpa by musiał nas wolnić najpierw, bo jest za jedno. Ale małpa ma karabin nabity za bardzo, to jest za wolny już. Dobra, temat jest taki. Ja wychodzi z Bychu, ktoś tam, tak? Ja wychodzę przed. No. Na środku mam transparent, na środku mam płytki, te wszystkie wyłożone. Ja wchodzę i kolejni ludzie, którzy dochodzą, rozwijamy transparent. No może tak być. Wchodzili. Tak. Prawa trwa. Odwrócę. Poważnie. Szanowni Państwo, za chwilę ujrzymy legendarną bandę świetlną. Szybko. Już gotowi tam? Tak, chwilę czekają. Dobra, panowie, cisza, proszę o ciszę. No już kradniesz plakaty. Dobra. Korzeń, z rodziną wracasz, ale szanujemy się, nie? No. Jak zawsze. Sorry panowie, że taka mała szatnia, ale jakoś się przemęczymy i przede wszystkim pamiętacie, z czego słynęliśmy? Co to oznaczało? Waleczne serce i dziś tego od was będziemy oczekiwać. Wuko będzie zarządzał na placu tym wszystkim. My z boku będziemy lepiej obserwować. Będzie trener Opaliński wskakiwał na trybuny i z powrotem będzie dawał nam informacje. I panowie, to jest mecz wiadomo w jakim celu, tu nas zaproszono, jesteśmy, ale graliśmy zawsze o zwycięstwo i to ma być też dziś widoczne. Kibole się tam stroszą, ale mamy to rozjechać po swojemu do upadłego. Skład jest tam, Gafi, odsłaniaj skład. Niestety ta tablica jest taka, jaka jest. I... Panowie, po spadku do trzeciej ligi niestety taka tablica. Tak jest. Kurwa, nie gram. Tak, miał grać. Wczoraj od
czwartej, jak się żegnaliśmy, była kolona gra, ale się spóźnił. No. Panowie tak, ten skład zaczyna, a czy skończy, to zobaczymy, jak będzie się rozwijał mecz. Wiemy, że będzie akcja Młody Korzeń, tam przejmuje jakieś tam rzeczy, to on będzie na boisku pod koniec. Kuzi, przepraszam, nie Kuzi. Ty już nie? Nie. To będzie taka akcja, ale zmiany będziemy robili lotne. Chyba, że ktoś ma takie wybujałe ego i nie widzi u siebie spadku formy albo czego, no to będziemy my wołać. I panowie, żeby nie było tak, że ktoś odwraca się, udaje, że kurwa nie ma tego ruchu. Szanujemy się do końca, bo może za 10 lat znowu nas zaproszą i trzeba będzie sobie spojrzeć w oczy. Dzisiaj niektórzy zostaną, niektórzy uciekają, różnie się może to potoczyć, ale tak, musieli już tu... Zaraz musimy, tak? Już dobra, zaczekają. Zaraz wychodzimy. Po prezentacji jest czas na rozgrzewkę lisów. Ta jedenastka, która jest, ma pokazać profesjonalizm. No oczywiście, kurwa. Opaliński powiedział, że pi***oli to. Gawron jest u siebie i też powiedział, że nie. I trzeba to wziąć tak, żeby to nie wyglądało jak na wsi. Z całym szacunkiem, nie? Ale pamiętajmy o tym, żeby pokazać klasę i potem wszyscy przed samym meczem robimy koło i robimy korzeń, ten okrzyk, że masz p***e paniaka, tutaj pamiętasz co masz robić, że tu ma aż zabuczyć. No i pamiętajmy, że zwycięstwo jest nadrzędnym celem, ale nie za wszelką celem, nie za wszelką cenę, tylko fair play, gramy fair play. Sami mówiliście, zwracaliście uwagę, że VAR może być i tu możemy nie dokończyć. Dlatego szacunkiem dla przeciwnika, ale jak mamy ich masakrować, to masakrujemy. Wiadomo, kilka dziurek można założyć, ale na pustą bramkę mamy oddawać strzał. Lisu, jak dobiegniesz tam. Oczywiście. A nie ośmieszać. Pamiętać szacunek i gramy o zwycięstwo. Dobra, panowie. Szanowni Państwo, i trener z kibiców Korony Kielce, aktualny trener Korony Kielce, Dominik Niołak. Ogromne brawa! Zaczynamy. Przed Wami legendarna drużyna Mandy Świrów. Numer 44, Paweł Wolański. Numer 7, Tomasz Lucowski. Numer 88, Ten Sylwestra. Numer 6. Numer 16, Artur Radowski. Numer 22, Grzegorz Lech. Numer 15, Łukasz Ozirbija. Idzie do rakierka, Marek Konieczny. Na jednej nodze. Na jednej nodze. Jakiś transparencik. Ja nie wiem, czy tego nie jest za dużo. Patrzę, jak tutaj nie kochać tego wszystkiego. Jacek! Chyba jest
jesteśmy z tobą, wracaj do zdrowia jak najszybciej. Rima, wracaj do zdrowia! Wracaj do zdrowia! Rima, wracaj do zdrowia! Wracaj do zdrowia! Rima, wracaj do zdrowia! Dawaj, kurze, nie wiem, jedziemy, dawaj! Od początku siadamy na nią, jak to się myśli. Dobra, panowie, wiemy o co gramy i to jest najważniejsze, że jesteśmy wypoczęci, jesteśmy przygotowani i to ma być widoczne od pierwszej minuty. Dawaj, Kuzi. Dawaj, panowie. Tu wygramy! Dawaj! Kodem Kuzera i zmiana opaski kapitańskiej symbolizująca zmianę pokoleń w Koronie Kielce. Jest bardzo fajnie. Mam nadzieję, że za kolejny dzień razem się spotkamy. Dobrze, ale ile tutaj jest środkowy pomocnik Kakunia? Kaka, bo wiesz, historia, która jest związana z kominkiem, nie będziemy jej poruszać. Jak ci się dzisiaj grało na boisku? Powiedziałem, że... Świetna Katarzyna, panie. Golo, bez ciebie to ciężko, ciężko. Czyli rozumiem, że jeszcze się pojawisz na boisku? Razem z tobą zawsze. Dobrze, dziękuję. Ale idziemy do Zbyszka Małkowskiego, który dzisiaj zamknął sklep. Zbyniu, jak forma? No jak wszyscy mówili, chyba jest nie najgorsza, tak? Ale nie, no spokojnie, dobrze się bawimy tutaj. Doszły mnie słuchy, że wszyscy się na ławce śmiali, że Zbychu nic się nie zmienił, także nigdy nie lubi przegrywać i nie lubi wpuszczać. Także ja się nie zmieniam, cały czas taki sam. Zbychu zawsze. Co by się nie działo? Pójdziemy jeszcze do kapitana Kuzi. Powiedz o tej zmianie, bo to bardzo ważna zmiana dzisiaj na wojsku, która miała miejsce. Bardzo ważne, no zmiana pokoleniowa się nam szykuje, także wiesz, oby stan na straży naszych charakterów. No panowie, muszę wam przerwać. Kolejna bramka i Kielce. Ugo, jak bioderko, bo widziałem. Bioderko jest ok, natomiast plecy nie wracam na boisko.
czyli tak jak ja, porozmawiamy sobie na spokoju. Jakaś asysta dzisiaj była? Niestety jak kilka lat temu, to asysta, żeby ją mieć, trzeba mieć napastnika. Jak jest koziem z przodu, to trzeba wiedzieć, że podanie nie zawsze będzie wykorzystane. Czyli musi być na to wygrane. Thank you.